Państwa, nie wiem, czy zauważyliście, że mamy tutaj Raymonda na planszy i pięknym portretem. Tytułem wystawy pierwszy artysta nieportretny Polski, Mazowszanin i obywatel świata. I mamy Raymonda wersji, powiedzmy sobie, tutaj przygotowanej do odlewu. Ten Raymond miał znaleźć się w łazienkach w galerii wybitnych mężów stanu, ale później okazało się, że brakowało na to odpowiednich środków. Proszę Państwa, dzisiejsza nasza konferencja, która jest zorganizowana z inicjatywy Green Light Media i redakcji Zielonego Sztandaru, redaktora naczelnego Roberta Matejuka, który wziął nas do współpracy z Muzeum Niepodległości, które reprezentuje dyrektor dr Tomek Jagodziński, którego bardzo serdecznie witam. Witam Państwa. Jest z nim kierownik działu Piotr Marański, którego też serdecznie witam. Muzeum Historii Polskiego Ludowego, które reprezentujemy wspólnie z dyrektorem Mazurkiem. Mazurkiem też włączyło się w tą konferencję. Ale także i Koleje Mazowieckie i Stowarzyszenie imienia Bolesława Raymonda, dziennikarzy, prezenterów telewizyjnych, który reprezentuje prezes Stanisław Jakiełek, który jest w drodze i lada chwila przybędzie. Wśród gości, które przybyły na naszą konferencję, mamy panią magister Wiesławę Dłubak-Bendycką, która pisała pracę magisterską o Raymondzie. Chciałaby w naszej dyskusji po referatach wystąpić i powiedzieć o swoich przeżyciach, dlaczego po prostu podjęła ten temat i co wiązało ją osobiście z tą właśnie problematyką. Zresztą przygotowało też na tą konferencję wystawę. Przygotował to zespół Muzeum pod kierownictwem Emilii Kwiatkowskiej. Są to materiały, które są z pleneru malarskiego poświęcone właśnie Władysławowi Stanisławowi Raymondowi. Muzeum od bardzo wielu lat włączyło swoją działalność naukowo, badawczą, oświatową, ale także propagandową postać Władysława Stanisława Raymonda. Chcę Państwu powiedzieć tylko o jednym takim wydarzeniu na wstępie w 2000 roku, w 75. rocznicę śmierci Władysława Stanisława Raymonda, w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej na spotkanie przyszedł dyrektor Muzeum Okręgowego w Radomiu Janusz Pulnar. Taką tajemniczą miną mówi, że on odkrył, mówi, chłopów Raymonda i chciałby zaproponować, żeby w wydaniu luksusowym ukazały się nakładem wydawnictwa takiej fundacji Sieiba. No i on montuje zespół, który by zebrał na to środki odpowiednie i wydał. Ja byłem wtedy przewodniczącym Rady Nadzorczej Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Wynikało z tego, że zarówno Ludowa Spółdzielnia, zarówno zakład, którym
kierowałem i w ogóle część struktur PSR-u będzie tylko pracowało nad tym, żeby Pulver mógł wydać tą książkę i oczywiście od razu ściągnąć, powiedzmy sobie, wszystkie powiedzmy sobie tutaj profity z tego płynące. Ja zaproponowałem profesorowi spółdzielni wydawniczej, Jankowi Rodzimowi, żeby wydać ciała wybrane Wermonta. Czyli nie tylko chłopów, a całą jego po prostu twórczość. No i tak się to po prostu stało. W 11 tomach wyszły te dzieła wybrane. A zysk taki Pulnara był, że on tą wersję chłopów dostał w wersji elektronicznej i mógł na tej bazie bardziej właściwie przygotowywać, bo chłopi zostali nasyceni obrazami nie tylko z Młodej Polski, ale w ogóle z twórczości innych malarzy. Sporo dostał z Lwowa, ale także z innych muzeów prowadził dosyć dużą właśnie kwerendę. I w ten sposób 2000 rok, rok Rejmonta został podkreślony w wydawnictwie luksusowym, dziełami wybranymi Rejmonta, wystawą. I wyobraźcie sobie Państwo, że rzecz niezwykła się stała. Przewodniczący Komitetu Obchodów, dr Tadeusz Samborski, ja wtedy byłem wiceprzewodniczący, kandydował do parlamentu. I to mu bardzo pomogło, bo w wyniku naszej działalności 50 szkół w Polsce przyjęło Rejmonta jako swego patrona. Teraz ich pani Mirosława Bendarzak Dudera zebrała ich około 150. Więc ten jakby zaczyn, ten ruch dał pozytywny. I dzisiejsza nasza konferencja odbywa się w ważnym momencie takim historycznym. Kiedy następuje powrót do zjawiska, może takie delikatne chłopomanii, kiedy mamy film, który będzie chłopi nominowany do nagrody Oscara, no i kiedy dosłownie za rok będziemy obchodzić tę setną rocznicę nadania nagrody Nobla Rysłowowi Stanisławowi Rejmontowi, pierwszemu nobliście niepodległym. Chcemy poprosić Roberta, żeby nam powiedział jeszcze więcej o całej idei. No, bardzo dziękuję za przybycie, za obecność. Mówię to w imieniu i własnym, i prezesa Jerzego Jańczaka, którego bardzo ważne obowiązki i też sprawy zdrowotne niestety uniemożliwiły obecność tutaj. Pan dyrektor powiedział już, że kilka podmiotów, to jest bardzo budujące, włączyło się w organizację tego przedsięwzięcia i liczymy, że będzie to cykl imprez związanych z Rejmontem. My inicjujemy dzisiaj taką konferencję naukową, jest wystawa, ale również będzie publikacja książkowa poświęcona Rejmontowi. Tutaj chciałbym jeszcze dodać, że ta publikacja książkowa, partnerem naszym są Koleje Mazowieckie, z racji tego, że Rejmont był również kolejarzem, co zapewne też mu umożliwiło taką wnikliwą wiwisekcję w ludzką psychikę, w relacje międzyludzkie, co znakomicie opisywał w swoim arcydziele Chłopi. Jest oczywiście powodów zorganizowania uroczystości poświęconych Rejmontowi jest kilka. My z panem dyrektorem Witrukiem rozmawiając wcześniej, już zaplanowaliśmy właśnie wcześniej te uroczystości, dlatego że wiedzieliśmy, że
chłopi w nowej wersji, w wersji, nazwijmy to, malowanej, będą na, będą promowane w Toronto na festiwalu, będą również promowane tutaj w Polsce w październiku. No i oczywiście tak znakomicie się złożyło, że film ten został nominowany do Nagrody Oscara. Stało się to właśnie w miniony poniedziałek i jest to szansa, że w 2024 roku chłopi otrzymają tego Oscara, ale w 2024 roku jest też rocznica przyznania Nobla Raymondowi, więc jest to również taki przyczynek, żeby specjalnie dużo uwagi poświęcić Raymondowi i my ten proces właśnie dzisiaj zaczynamy. Jest jeszcze jedna kwestia bardzo istotna, zwłaszcza tutaj dla Mazowsza, dla regionu, że często w sposób taki, można powiedzieć, trochę macoszy, nie widzimy tych związków Raymonda z Mazowszem, a przecież to Mazowsze, region mazowiecki go kształtowały. Kontakty i tutaj z redakcjami, ze światem artystów, ze światem ludzi intelektu. Zresztą i Raymond kończył tutaj plasy, tutaj pomieszkiwał. Tutaj został też pochowany, więc tych powodów, żeby w sposób specjalny uczcić Raymonda i ten proces popularyzacji jego postaci, postanowiliśmy rozpocząć już teraz. Też zamiar nasz i zamysł jest taki, że jeżeli ukaże się ta publikacja, to tutaj dzięki życzliwości pana dyrektora Dmitruka chcemy rozesłać tą publikację do wszystkich szkół imienia Władysława Raymonda w całym kraju, nie tylko zresztą na Mazowszu, ale w całym kraju. Liczymy, że dzięki temu świadomość na tego wielkiego Polaka, który stał się ikoną polskiej literatury, literatury też europejskiej, będzie bardziej powszechna, będzie ta postać bardziej, bardziej znana. Na ogół Raymonda kojarzymy z chłopami, ale przecież Ziemia Obiecana przez niektóre osoby, niektórych krytyków jest traktowana jako arcydzieło równie wartościowe, a niektórzy twierdzą, że nawet wartościowsze, więc powodów, by uczcić Raymonda, jest wiele. Cieszę się, że jesteśmy tu razem i zaczynamy dyskusję. No, czas jest też taki, że nie wszyscy mogą tutaj uczestniczyć. W drodze jest prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy imienia Raymonda Stanisław Jechniełek. Myślę, że on też tutaj zabierze głos. I teraz myślę, że już rozpoczęlibyśmy tą konferencję oficjalnie, przedstawiając bogate informacje na temat Władysława Raymonda. Dziękuję. Musicie Państwo uzbroić się w cierpliwość, bo będę mówił nieco tylko dłużej. Ale chciałbym powiedzieć o Raymondzie więcej niż to zagajenie miało miejsce. Powiązać się z nurtem Młodej Polski, ale i także z tym zjawiskiem po prostu, które miało miejsce w XIX wieku, kiedy to chłopi zaczęli wchodzić właściwie w nurt życia politycznego dziejów polskich, stanęli się nie przedmiotem, a podmiotem jego dziejów i gdzie zarówno zainteresowanie polityczne wsią znalazło odbicie w literaturze i sztuce. No i nastąpiło wtedy zjawisko takie, które nazywano chłopomanią. Inteligencja polska jakby bardzo mocno otworzyła się. Ja często ze swoimi studentami, jak rozmawiałem, bo pytanie było, powiedzmy sobie, ile tej inteligencji było w XIX wieku? No było 180 tysięcy w trzech zaborach. Właściwie stanowiły oni jakby taką elitę intelektualną i przywódczą
powstających wielkich tych ruchów narodowego, socjalistycznego i ludowego. I w tym czasie ukazały się powieści Władysława Stanisława Rejmonta pod tytułem Chłopi było wydarzeniem niezwykłym, nigdy dotąd w formie literackiej nie przedstawiono tak autentycznie, barwnie i wnikliwie polskiej wsi. Aczkolwiek opisana przez Rejmonta wieś mogła różnić się od wsi małopolskiej czy wielkopolskiej, to jednak sława chłopów przekraczała nie tylko granice zaborów, ale także granice państw. Dzieło Rejmonta czytane było przez polityków wszystkich ówczesnych partii politycznych. Wśród nich znalazł się również genialny samouk Wincenty Witos. Niewątpliwie powieść ta zainspirowała go do wypowiedzi publicystycznych na łamach Przyjaciela Ludu. Z chłopa samouka wyrastał Witos na działacza społecznego i politycznego dużej klasy, ale także na znajdującego coraz więcej czytelników, zwolenników, publicystę. Razem z doskonaleniem kultury literackiej Witos rozwijał swoje ogromne zdolności oratorskie. Podobnie jak Rejmont, był Witos niezwykłym obserwatorem życia wsi polskiej, a także dorastania chłopów do roli obywateli godnych sprawowania najwyższych zaszczytów w państwie. W niepodległej drogi Homera, polskiej wsi i przywódcy chłopów i ludowców spotkały się. I o tym jeszcze będę w swoim referacie i w referacie dr Mateusz Ratyński o tym mówił. Przybliżmy w kilku słowach, kim był i skąd były jego korzenie. Ten wybitny polski powieściopisarz i nowelista urodził się 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie w ówczesnym powiecie noworadomskim w gubernii piotrkowskiej jako 6 rzędy dziecko wiejskiego organisty Józefa Rejmenta. Proszę Państwa, w moich, powiedzmy sobie, badaniach wynika, że najczęściej piąte, szóste dziecko wiejskie było najlepiej zadbane przez rodziny i najbardziej inteligentne. Właściwie z tej grupy dzieci właściwie po prostu później wyrastali politycy i mężowie stali. Wywodził się z rodziny o pięknych, patriotycznych tradycjach, z rodziny uczestników powstania styczniowego. Jego matka Anna z Kopeczyńskich była kurierem powstańczym, a wuj zaś dowódcą oddziału partyzanckiego, za co zesłany został na Syberię. Wczesne dzieciństwo Władysława Rejmenta, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, spędził w Tuszynie pod Łodzią w 1880 roku jako 13-letni chłopiec, zamieszkał u rodziny w Warszawie. Później dał nad Nagrody Nobla i kończył szkół akademickich. Jego wykształcenie to tylko 3 klasy warszawskiej szkoły niedzielno-rzemieślniczej. Terminował w dużym zakładzie krawieckim. W 1884 roku wyzwolił się na czeladnika. I bardzo podobała mu się ta praca. Uczony zawód krawiecki jednak go nie pociągał. Szybko faktem porzucił dla wielkiej życiowej pasji, jakim stał się teatr i literatura. Występował w wędrownych grupach aktorskich pod pseudonimem Brzeziński, dużo czytał, podejmował swoje pierwsze próby pisarskie, pierwsze poematy, przygotowywał korespondencję do warszawskich tygodników. W roku 1888 znów podjął pracę jako starszy robotnik na kolei warszawsko-wiedeńskiej. Pracował na podrzędnym stanowisku w terenie. W swoich notatkach z czerwca 1892 roku napisał: pod
podła egzystencja za 21 rubli miesięcznie, upokorzenia, brudu i głodu. Zamieszkał wówczas na stacji chłopów w przyłęku dużym koło Rogowa, potem w Krasnowie, w sąsiedztwie wsi Lipce. Już wówczas miał kłopoty ze zdrowiem, dwukrotnie przebywał w szpitalu. Przez cały czas rozwijał swoje literackie zainteresowania, pisał dużo i coraz lepiej. Na przełomie lat 1892-1893 ukazały się jego pierwsze publikacje w krakowskim dwutygodniku Myśli i w głosie. W grudniu 1893 roku podjął decyzję o przeniesieniu do Warszawy. Tu widząc się, tu wiąże się ze środowiskiem artystycznym stolicy. Zajął się wyłącznie twórczością literacką. Wkrótce opowiadania Reymonta, głównie o tematyce wiejskiej i teatralnej, zaczęły pojawiać się w czasopismach warszawskim. Współpracował z Kurierem Codziennym. W 1894 roku odbył pielgrzymkę na Jasną Górę związaną z setną rocznicą insurekcji kościuszkowskiej. Opublikował ilustrowany tekst Reymont pod tytułem Pielgrzymka do Jasnej Góry w 1895 roku. Proszę Państwa, uznany został wtedy za pierwszy tej miary w polskiej literaturze nowoczesny reportaż. Przyniósł on autorowi rozgłos i uznanie. Między innymi tą pielgrzymkę jako pierwszą, pamiętam, opublikowaliśmy, bo wiedza o życiorysie Władysława Stanisława Reymonta, pamiętam, 20 lat temu była no, średnia. Była oczywiście publikacja Barbary Kuc, którą Towa Spółdzielnia Wydawnicza wydała i cała ta operacja, o której mówiłem na samym początku, rozpoczęła się od wznowienia tej publikacji Władysławie Reymoncie, bo wyszedłem z założenia, że żeby rozczytać proces społeczeństwa, to społeczeństwo powinno bliżej poznać noblistę, a bliżej się poznaje tylko poprzez jego biografię. Reymont podejmował kolejne, coraz bardziej ambitne próby literackie. Kształcił się, dokonywał doskonały swój warsztat, wiele podróżował, często zmieniał miejsce pobytów. W 1895 roku wyjechał do Włoch. W 1886 roku przebywał w Łodzi, gdzie zbierał materiały i szukał inspiracji do ziemi obiecanej. Potem odwiedził Berlin, Brukselę, Londyn. W 1897 roku dłuższy czas spędzał w Paryżu. Odwiedzał także swojego ojca w Wolburce. W tym okresie okazały się drugim najlepsze powieści Reymonta. Komediantka, Fermenty, Ziemia obiecana oraz tom opowiadam pod tytułem Spotkanie. W końcu roku 1897 tygodnik ilustrowany zawarł z Reymontem umowę na powieść w Łodzi. Następne lata głównie poświęcał się jej, choć pisał także rzeczy mniejsze. Jednak uznany już autorytet jego bardzo powodował, że czynnie uczestniczył w życiu literackim. W 1900 roku uległ poważnej kontuzji. W katastrofie kolejowej pod Warszawą. Otóż dwa pociągi, powiedzmy sobie, jechały jednym torem. Na szczęście Reymont wtedy wyszedł na platformę. Nie był w pomieszczeniu. I to zderzenie powiedziało,
że go wyrzuciło, powiedzmy sobie, na zewnątrz i gdzieś tam, powiedzmy, spadł z tego dołu. Inni nie mieli większego szczęścia. Skutki tego wypadku odczuwał do końca życia. Lutego 1901 roku doczekał się odszkodowania z kolei warszawsko-wiedeńskiej. Tego dnia napisał w dzienniku: wypłacili mi dzisiaj 38 500 rubli odszkodowania. Dosyć, jeśli na pogrzeb, za mało jak na życie. Ale ta suma jednak, powiedzmy sobie, postawiła go dosyć mocno na nogi. W 1902 roku poślubił Aurelię Schneidrów Szabłowską i razem z nią wyjechał do Francji. Tam w Brytanii pracował nad powieścią Chłopki. Ukazała się ona w odcinkach na łamach tygodnika ilustrowanego. Proszę Państwa, ten tygodnik często po prostu był czytany. Ci, co oczywiście nie mieli tam światła, to czytali przy księżycu go w ogóle. Jesień ukazała się w 1902 roku, zima w 1903, wiosna 1905-1906 i lato w 1908 roku, czyli prawie 6 lat. Pewne fragmenty oczywiście pisał, dar bardzo mocno inspirowała go żona, mówiła do niego: Władzie, ty nie czytaj, ty pisz, mówi tutaj, bo z tego czytania to nie ma żadnych pieniędzy. Więc Wilaczysko był cały czas przypierany do muru. Znane są anegdoty na temat zapamiętania Rejmonta w pracy pisarskiej. Uciekał przed wszystkimi, jako krewni i przyjaciół jak wrogów. Milczał, palił papierosy i pisał. Opis wesele Jagusi doprowadził go do stanu tak wielkiego wyczerpania, że wezwano lekarza. Ten mając Rejmonta postawą opieką, zadumał się. Widział go bowiem swojego pacjenta przypadkowo parę dni temu w bardzo dobrym stanie zdrowia. Teraz miał przed sobą obraz kompletnej słabości, prawie że zapaści. Zatroskany doktor oczywiście wpadł w gniew. Znał już naturę pisarza. Pobladł i cicho, dość groźnie zapytał: co pan najlepszego znowu zrobił? Rejmont uśmiechnął się i ledwie dostrzegalnie wyszeptał: tańczyłem, 3 dni tańczyłem na chłopskim weselu. Olbrzymia, szeroko zakrojona opowieść pochłonęła Rejmonta całkowicie. Cykl powieści Chłopi w dialogach napisany gwarą autor zlokalizował w autentycznej wsi Lipce, które Rejmont pozna jeszcze w czasach pracy na kolei. Akcja opowieści toczy się według cyklu przyrody i ukazuje życie wiejskiej społeczności. Powieść zawiera bogactwo polskich realiów i opisów chłopskiej obyczajowości. W tym czasie, jak Państwo wiecie, w Królestwie Polskim zaszły zmiany po powstaniu styczniowym. Chłopi zostały otrzymane w ziemię, po prostu tutaj jeszcze wolności politycznej. I to spowodowało, powiedzmy sobie, pewien taki boom gospodarczy, odrodzenie się życia społecznego i kulturalnego. Chłopi mieli więcej czasu, więc mogli trochę więcej nawet już spędzać w karczmie. W karczmie, która stała się jakby takim miejscem jakby świetlicą i wymiany poglądów.
Zawiera także ta powieść wielkie wartości uniwersalne. Mówi o szacunku do ziemi, o związku z chłopów z dostojnością pracy. Krytyka przyjęła powieść Reymonta z wysokim uznaniem. Lennart Dowid oceniał wówczas, że do Wybrzeża Polskiego przybyło bardzo niepospolite dzieło, mające wszelkie znamiona epopei nowoczesnej. Był to poważny sukces artystyczny Reymonta. Jego pisarstwo w 1999 roku wynagrodzono nagrodą imienia Lewantala, uznając go w powszechnej opinii za najwybitniejszego obok Stefana Żeromskiego, przedstawiciela prozy młodopolskiej. Rewolucja 1905-6, rewolucję przeżył w Warszawie, znalazła ona odbicie w jego twórczości, podobnie jak inne ówczesne wydarzenia polityczne, którym Reymont poświęcać zaczął coraz więcej uwagi. W tym okresie obracał się w politycznych kręgach narodowej demokracji. Ale ponieważ szczególnie zainteresowany był wsią i pracą oświatowo-kulturalną wśród chłopów, utrzymywał także bliskie kontakty z działaczami Polskiego Związku Ludowego. Współpracował z pismami ludowymi w Królestwie Polskim. W 1906 roku w tygodniku Polskiego Związku Ludowego Życie Gromadzkie ukazał się przedruk opowiadania Reymonta Matka poświęconego problematyce unickiej. Publikacja ta stała się przedmiotem dochodzenia śledczego, a potem długotrwałego procesu przeciwko wydawcom i Reymontowi. Pisarza oskarżano o szerzenie nienawiści między poszczególnymi częściami ludności. Sprawa ta zakończyła się dopiero w listopadzie 1910 roku uniewinnieniem Reymonta. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej twórczość Reymonta zaczęła odnosić sukcesy za granicą. Przykłady jego powieści ukazały się w Rosji, w Czechach, w Niemczech. Wywołały liczne, bardzo przychylne głosy krytyki. W 1912 roku kupił majątek ziemski Karłupia Wilka koło Sieradza, gdzie oczywiście z różnym skutkiem gospodarował. Ale oczywiście zajmował się przede wszystkim pracą literacką. Coraz więcej miejsca zajmowała też działalność publiczna w różnych komitetach społecznych i obywatelskich. W latach 1916-18 pełnił funkcję prezesa Komitetu Warszawskiej Kasy Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy, którzy marnie przędny po prostu i wymagali pomocy. Był to poprzednik Związku Pisarzy i Dziennikarzy, którą też prezesował. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dwukrotnie w latach 1919-20 wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadził odczytową akcję propagandową wśród środowisk polonijnych. Ona była bardzo ważna, powiedzmy sobie, dla pozytywnego nastawienia opinii amerykańskiej dla Polski, dla uznania jej granic i interesów politycznych. Do niepodległej Polski drogi polityczne Władysława Reymonta i Wincentego Witosa przebiegały równolegle. Dla Witosa był to krąg spraw i polityków, i działaczy policyjskich, dla Reymonta oczywiście Królestwa Polskiego. Zarówno jeden, jak i drugi działali w krajach politycznych i społecznych organizacji chłopskich. Wincenty Witos był współtwórcą i działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, członkiem wielu organizacji społecznych działających na rzecz wsi i podniesienia godności chłopów. Reymont natomiast miał kontakty z działaczami ruchu ludowego w Królestwie Polskim, o którym będzie oczywiście mówił w swoim referacie
dr Ratyński. Jeszcze w okresie I wojny światowej, przebywając w Zakopanem, przez Włodzimierza Tetmajera nawiązał kontakty z działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. To spotkanie oczywiście odbyło się też w Bronowicach. Było bardzo towarzyskie. Włodzimierz Tetmajer dobre nalewki podobno śmiał, więc się poeta i malarz bardzo się zaprzyjaźnili. W 1920 roku Rejmont zakupił z Urzędu Osadniczego resztówkę w Kołaczkowo w pobliżu Rzesi. Obecnie tam mieści się Muzeum Rejmontowskie. I to tam przez pewien czas bardzo mocno inwestował, żeby rozwinąć ten majątek, ale nie wycofał się z działalności publicznej. Nadal pisał, choć jego odrobek literacki z tego okresu w porównaniu z poprzednimi dokonaniami był mniejszy i mniej wartościowy. I to też rzeczą ciekawą jest to, że Władysław Rejmont przejawiał też tendencję do nowoczesności, do filmu i wykorzystania jego możliwości. Był jednym z współtwórców pierwszej polskiej spółdzielni kinematograficznej. Wkrótce zaprzyjaźnił się z plejadą wybitnych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, między innymi z doktorem Mieczysławem Michałkiewiczem, z którym pozostawał aż w bliskich kontaktach do śmierci. Jako gospodarz majątku w Kołaczkowie miał bardzo życzliwy stosunek do swoich pracowników, kontaktował się z okolicznymi mieszkańcami, kształcił chłopskie dzieci. Zjednał sobie uznanie i szacunek chłopów i ludowców, nie tylko jako pisarz, ale jako człowiek. Był gospodarzem na swojej ziemi, też odczuwał niestabilizację koniunktury cenowej, ogromne ciężary, jaką wieś ponosiła na rzecz rozwijającego się państwa. Władysław Rejmont, tak samo jak Wincenty Witos, w swojej trosce o losy polskiej wsi dawał wyraz w publicystyce prasowej, coraz bardziej angażował się politycznie na rzecz środowiska wiejskiego. Witos był urodzonym politykiem, dla Rejmonta, pisarza, polityka była rzeczą bardzo nową jeszcze. Nieznaną, ale powoli do niej wkracza. I nastąpiło to, proszę Państwa, w sposób naturalny. Nie będę mówił oczywiście o tych kontaktach wcześniejszych, bo były przedmiotem innego referatu, ale w tym czasie pojawiły się dalsze przekłady jego wcześniejszych utworów na język niemiecki, rosyjski, szwedzki, angielski, hiszpański. No i przyszedł ten dzień dla niego wielki. 13 listopada 1924 roku Akademia Szwedzka przyznała Rejmontowi Nagrodę Literacką Nobla za chłopów. Był to wielki sukces pisarza i polskiej literatury. Wiadomość o tym wywołała w Polsce entuzjazm oraz rosnące zainteresowania pisarstwem Rejmonta w innych krajach. Do Kołaczkowa ustawiła się kolejka chętnych, ażeby Rejmont ich wsparł finansowo, bo dowiedzieli się, że dostał bardzo wysoką nagrodę. Każdy liczył na jakąś ewentualną pożyczkę, gdyby nie małżonka, to
prawdopodobnie z tej nagrody niewiele by zostało, bo Rajmund po prostu okazywał dużą po prostu hojność. Praktyk Akademii Szwedzkiej został przyjęty z entuzjazmem przez polskie społeczeństwo, szczególnie dumni z tego wyróżnieni byli działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego Pias, czemu dalej wyraz w prasie stronnictwa, w licznych telegramach z gratulacją do literata. Wkrótce też nastąpiło spotkanie Rajmunda z marszałkiem Ratajem. Zostały przełamane pewne wtedy takie lody, bo marszałek Rataj popierał Stefana Żeromskiego. Dopiero później jakby zmienił całkowicie opcję. Chłopi oznaczały pełną dojrzałość, pisała w swojej biografii Barbara Koc. Jako człowiek dał w niej wyraz swojej głębokiej mądrości życiowej. Los mieszkańców Ziemi ściśle związał z czasem astronomicznym, dzieląc powieść na cztery pory roku, następnie z czasem klimatycznym, widząc zależność istot ludzkich od surowości lub łaskawości przyrody. Potem z czasem socjologicznym, pokazując różnice i podobieństwo kilku żyjących w postaci pokoleń, wreszcie powiązał z czasem zastygłych już kształtów życia historią. Jako pisarz osiągnął Rajmund Chłopak swój najwyższy poziom. Kompozycja, styl, obrazowość, śmiałość pomysłów, oryginalność ujęcia, żywość języka przyciągały się o lepsze. Stała i czujna kontrola autora, nadzwyczajne jego skupienie, wydężona praca doprowadziły do niezwykłej harmonii, do świetności obrazu wykończonego w najdrobniejszych szczegółach. Tyle Barbara Kuc pisała o tej książce. No i oczywiście wkrótce stał się członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówiłem o tym, będzie w następnym referacie. Dostał legitymację członkowską. No i te uroczystości w Kołaczkowie, gdzie z całej Polski przybywały właściwie delegacje, skłoniły władze stronnictwa do zorganizowania ogólnopolskiej uroczystości, w której społeczeństwo mogłoby oddać hołd wielkiemu pisarzowi. 15 sierpnia doszło do spotkania Witosa i Rajmunda w Wierzchosławicach na potężnej uroczystości, która była przygotowana z udziałem i kolejarzy, i władz, i premiera Leopolda Skulskiego. Przybyło 40 tysięcy osób. W tym pięknym przemówieniu, jakie wygłosił Witos, zacytuję tylko jeden fragment. On mówi wspaniale o Rajmundzie, o jego zasługach, ale też mówi Witos o chłopach, którzy są bohaterami powieści. Mówił Witos w ten sposób. Liczba, pracowitość, wytrwałość i zdrowie stworzyły ze stanu chłopskiego tę silną postawę, bez której się państwo pomyśleć nie da. W chłopie żyje i odradza się naród. Z niego czerpie swą siłę państwo. On jest czynnikiem porządku i spokoju. Najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa. Mimo wiekowego zapomnienia i zaniedbania, mimo ucisku niewoli, wszedł on do odrodzonej Polski jako czynnik państwotwórczy. Służy jako żołnierz i obywatel. Obca dla niego jest wszelka akcja rozkładowa. Słowem jest najpewniejszą, najzdrowszą podwaliną państwa. Takich wartości nie wolno chować pod koszyc.
one powinny i muszą być odpowiednio cenione i użytkowane. Remont już wtedy był już bardzo chory. 5 grudnia zmarł w Warszawie, pochowany został na cmentarzu Pomorskowskim. Alej, właściwie jego grób rozpoczął Aleję Zasłużonych. Urna z sercem Remonta murowana została w kościele Świętego Krzyża. Przed śmiercią chciał spotkać się z Witosem, aby przekazać mu jemu polityczny testament. Do spotkania tego nie doszło, ale uczestniczył Wincenty Witos w pogrzebie Remonta, gdzie wygłosił krótkie przemówienie. Powiedział tak: geniusz zmarłego mistrza Remonta znalazł we chrześcijaństwie polskim to, co w nim było. Znalazł go w zupełnie naturalnym i takim go przekazał w swoich książkach i swoich dziełach. Lud polski czuje wobec tego wdzięczność, czuje teraz i czuć ją będzie. Ale tego byłoby za mało. Lud polski nie tylko chce okazać słowami tę wdzięczność, ale czynem nie tylko tobie, ale i ojczyźnie, dla której tyś go prowadził i którą tyś mu wskazał. No, oczywiście śmierć Remonta nastąpiła w momencie, powiedzmy sobie, też przełomowym dla Polski. 12 maja 1926 roku doszło do zamachu majowego. W domu poselskim pokój Witosa został jakby obrabowany całkowicie. Witos zabrano mu ubranie, koszulę, wszystko. Przygarnęła Witosa na 2 tygodnie żona Remonta Aurelia na ulicy Górnośląskiej. To było dosłownie po sąsiedzku Sejmu. Tam go właściwie karmiła. Karmiła i jakby też jakby opiekowała się nim. I kiedy już sytuacja unormowała się i Witos mógł samochodem, odkrytym samochodem pojechać do Wierzchosławic, to podarowała mu futro Władysława i Flawę Remonta, żeby w drodze właśnie nie zmarł. Nie zmarł. I tak się dochodziliśmy, gdzie to futro jest po prostu, czy one zostało, to jest niezwykluczone, że wyjechał też na emigrację, zabierając o tych uroczystościach pamiętających Remonta w 2000 roku mówiłem, ale też następnie w 2015 roku też wspólnie z Muzeum Niepodległości organizowaliśmy i one zakończyły się publikacją o Władysławie Remoncie jako pierwszym nobliście. Ale tak jak mówiłem, wiele szkół przyjęło jako patrona, no i oczywiście wielu koledzy z radia, telewizji, z przewodniczącym rady telewizji, mecenasem Stanisławem Biekiełkiem podjęli decyzję, ażeby powołała Stowarzyszenie Dziennikarzy imienia Władysława Stanisława Remonta, które działa, które jest sprawną organizacją i którą kieruje teraz Staszek. Oczywiście wszyscy na pewno oglądali film Remonta Chłop i Ziemia Obiecana, która co pewien czas środkiem masowego przekazu jest pokazywana. Nasze dzisiejsze spotkanie poprzedza to, co odbędzie się w 2024 roku, setna rocznica obchodów Nagrody Nobla, ale jednocześnie będziemy też obchodzić 150. rocznicę urodzin Wincentego Witosa. Te dwie postacie, powiedzmy sobie, bliskie sobie, powiedzmy sobie tutaj, i szanujące się też
będę na naszych spotkaniach, konferencjach podnoszony. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Kolego dyrektorze, kolego dyrektorze naczelny, szanowni Państwo, mam zaszczyt reprezentować jednego ze współorganizatorów naszej konferencji dzisiejszej, Muzeum Niepodległości. Powinien być również z nami obecny dyrektor nasz, dr Tadeusz Stoczek, no ale obowiązki służbowe rzuciły do południowy kraniec Polski i nie może dzisiaj tu z nami być, ale ja z kolegą Piotrem się zgodziliśmy na ochotnika, żeby reprezentować Muzeum Niepodległości. Krótko tylko powiem, bo akurat swoje wystąpienie Janusz zakończył wspomnieniem o tym, że w przyszłym roku mamy rocznicę, różne rocznice dwóch wielkich Polaków. W styczniu Wincentego Witosa, 150. rocznica jego urodzin, a w listopadzie, chyba 28, jeśli dobrze pamiętam, jest właśnie 100. rocznica przyznania Nagrody Nobla bohaterowi dzisiejszej konferencji. I niedawno, bo przedwczoraj, naszym i moim gościem był wiceprezes Poczty Polskiej, kolega Wiesław Włodek, i właśnie z naszej inicjatywy podczas wspólnego spotkania z dyrektorem Tadeuszem Skoczkiem, no nie powiem, że steroryzowaliśmy, bo nie, ale nakłoniliśmy w takiej przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze Pocztę Polską, żeby upamiętniła obydwie rocznice. W styczniu wyjdzie kartka, bo już na wydanie znaczka jest za późno, będzie karta pocztowa z okolicznościowym folderem i z okolicznościowym datownikiem, upamiętniająca 150. rocznicę tego samego dnia urodzin Wincentego Witosa. Kurczę, zapomniałem, kiedy to dokładnie jest, nieistotne. Natomiast w listopadzie będzie już znaczek, Poczta Polska wyemituje znaczek wraz z okolicznościowym folderem, kartą i datownikiem upamiętniającym właśnie 100. rocznicę przyznania Nagrody Nobla dla Władysława Stanisława Reymonta. Także działamy. Chciałem przy tej okazji podziękować za dobrą współpracę między naszymi wszystkimi instytucjami, czyli, no nie słuchajmy, nie słuchają mnie, a zostańcie punktować później przerwie. Chcę Wam podziękować, koledzy, za dobrą współpracę, bo obawiam się, że wcale się nie pomylę, że czasem mam wrażenie, że Janusz jest częściej w Muzeum Niepodległości niż ja, tak? I to samo dotyczy Roberta. Więc wychodzą nam te różne fajne pomysły, które tak jak trzeba realizujemy wspólnie dla korzyści, dla wszystkich instytucji. Też chciałem w tym momencie podziękować, bo obserwuję to od kilku lat, podziękować koledze Januszowi za opiekę nad grobem Władysława Reymonta. Należy to wyartykułować głośno, bo rokrocznie w tych ważnych datach dla Władysława Reymonta przy wszystkich okazjach, nie tylko z okazji Wszystkich Świętych, odbywają się uroczystości przy grobie, właśnie w tym miejscu na cmentarzu Powązkowskim, bo ten grób jest pierwszy właśnie, tak jak tutaj kolega dyrektor zaznaczył, który rozpoczyna taką Aleję Sławy. Tam się regularnie spotykamy, także podziękowania za tą dobrą i właściwą opiekę. Nie chcę przedłużać. Zapraszam Państwa również do Muzeum Niepodległości, bo u nas się też stale dzieje dużo różnych interesujących wydarzeń. W przyszłym tygodniu, zaraz na początku, są Dni Pawiaka. To jest jeden z oddziałów Muzeum Niepodległości. Zapraszam wszystkich chętnych. Ja szczęśliwie udaję się na zasłużony dwutygodniowy urlop. Dziękuję bardzo. Przejdę teraz bardziej do jego związków z Polskim Stronnictwem Ludowym Piast. W 2020 roku
Rejmont kupił od poznańskiego urzędu osadniczego resztówkę kołaczkową w pobliżu Wrześni. Tam mieści się obecnie Muzeum Rejmontowskie. Na tym terenie zaprzyjaźnił się wkrótce ze wspomnianym już doktorem Mieczysławem Michałkiewiczem, który był lokalnym liderem PSL Piast. To właśnie dzięki Michałkiewiczowi i dzięki tym strukturom ludowców w Wielkopolsce udało się chociażby Rejmontowi pozytywnie załatwić jedną ze spraw administracyjnych na tym terenie, więc trochę tak się ze sobą zbliżyli praktycznie. Rejmont w tym okresie, w okresie II Rzeczpospolitej, zaprzyjaźnił się z szeregiem działaczy ruchu ludowego, którzy w jakiś sposób go tak też ideologizowali i też wpływali na jego spojrzenie programowe. No warto tu wymienić chociażby Stanisława Osieckiego, dwukrotnego ministra, wieloletniego wicemarszałka Sejmu, Władysława Kiernika, również trzykrotnego ministra, bo również był ministrem do II wojny światowej, no, wspomnianego już Michałkiewicza, czy Jana Dębskiego, wieloletniego wicemarszałka Sejmu. Dzięki właśnie rozmowom z tymi działaczami Rejmont właśnie poznawał lepiej te cele i zadania ruchu ludowego i coraz bardziej rozumiał tą ideologię ludową. Takie realne zbliżenie między Rejmontem a PSL Piast następuje w 1924 roku. Wówczas już pisarz zadeklarował, że chce dołączyć do stronnictwa. Jednocześnie jego nazwisko przewijało się jako kandydata do Nagrody Nobla. Dlatego też to dołączenie jego do struktur stronnictwa nie nastąpiło od razu, no bo to by osłabiło jego szanse. Tutaj kilka słów o tej Nagrodzie Nobla i o walce o uzyskanie przez Polskę tej nagrody. No, polska strona bardzo podjęła szereg działań dyplomatycznych, żeby uzyskać nominację, a potem uzyskać tą honorową nagrodę. Wynikało to także z polityki międzynarodowej naszego kraju, ponieważ taka nagroda legitymizowała jeszcze bardziej Polskę w kontekście międzynarodowym, nie jako państwa sezonowego, tylko jako państwa, które potrafi mieć międzynarodowe nagrody. Jest ta słynna walka między Żeromskim a Rejmontem, która raczej nie jest walką między nimi, tylko raczej między ludźmi, którzy starali się jednego i drugiego bardziej podnosić. Żeromski bardziej był związany z lewicą, to publicyści lewicowi, socjalistyczni, ale również związani z PSL Wyzwolenie. Starali się go tak trochę bardziej przedstawiać jako polskiego najwybitniejszego pisarza. Rejmont za to się cieszył bardziej takim wsparciem środowisk prawicowych, centrowych, w tym Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. No, można byłoby w ogóle o tych kuluarowych rozgrywkach w Sztokholmie dyplomatycznych rozmawiać, no ale to nie jest miejsce w tym referacie, ale jest kilka ciekawych tekstów naukowych, ale także publicystycznych przedstawiających to zagadnienie. Ostatecznie Rejmont jest polskim kandydatem i ostatecznie to Rejmont otrzymał literacką Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. Przystąpienie Władysława Rejmonta do PSL Piast ujawniono dopiero wiosną 25 roku po oficjalnym złożeniu jego pisemnej deklaracji na ręce wiceprzewodniczącego zarządu głównego Piasta Jana Dębskiego. O tym fakcie poinformowała prasa w specjalnym komunikacie, pozwolę sobie go przeczytać. W dniu 1 maja na ręce wiceprezesa zarządu głównego PSL Piast Jana Dębskiego zgłosił swoje przystąpienie do stronnictwa Władysław Rejmont, znany powieściopisarz, nagrodzony w ubiegłym roku Nagrodą Nobla. Prezydium Zarządu Głównego PSL na posiedzeniu swoim w dniu 5 maja jednomyślnie przyjęło Władysława Rejmonta w poczet członków stronnictwa. Rejmont jako pisarz i w ogóle człowiek pióra również postanowił uzasadnić swoje przystąpienie do Piasta. Tu pozwolę sobie przeczytać to jego uzasadnienie, które opublikował na łamach organu Naczelnego Stronnictwa Piaście, tygodnika Piast. Nie należałem dotychczas do żadnego stronnictwa. Chciałbym zwrócić uwagę, że Liga Narodowa wspomniana przeze mnie nie jest stronnictwem, tylko taką organizacją zrzeszającą ludzi z różnych środowisk, więc żeby tutaj nie było, że ja tutaj wiem, że on był w Lidze Narodowej, a on mówi, że nie był w żadnym stronnictwie.
No bo nie był w żadnym stronnictwie. Jeszcze raz, nie należałem dotychczas do żadnego stronnictwa. Przekonałem się jednak, że nie sposób bronić pewnych idei i przeprowadzać je w życiu jednostce samotnie. Trzeba mieć poparcie grupy, stronnictwa. Długo medytowałem, które z nich wybrać. Nie mogłem należeć do żadnej miejskiej partii. Przecież mogą iść ramię w ramię tylko z chłopami. No i chodziło mi naturalnie nie o grupkę, nie o frakcyjkę, lecz o poważny, wielki obóz polityczny. Dlaczego wybrałem Piasta? Bo stoją na gruncie narodowym szerokim. Trzeba zachować rozumne tradycje i związek z przeszłością. Trzeba też pracować nad postępem kraju. Jestem za reformą rolną, ale rozważną, dobrze obmyślaną. Łatwo powiedzieć, że zabierzmy ziemię i podzielmy ją na drobne kawałki. Nie mając zabudowań, inwentarza, pieniędzy zaprzestalibyśmy na szereg lat gospodarką rolną i dobrobyt kraju. Gdybyśmy jeszcze byli na jakiejś wyspie odległej, można byłoby zaryzykować to doświadczenie. Ale przy naszych miłych sąsiadach, Niemcach i Sowietach narazilibyśmy się na zagładę naszej niepodległości. Z ruiną zaś państwową cierpialiby w pierwszym rzędzie sam lud włościański. Stoję na gruncie interesu państwa, bo to jego siła może pozwolić nam na rozwijanie ducha narodowego, własnej cywilizacji. A jeżeli chodzi przede wszystkim o ducha, zapomnieć wszakże o niewolno ciele. Trzeba je nakarmić, trzeba, żeby działało sprawnie, było mocne. Słowem trzeba zapewnić możliwie warunki życiowe ludowi polskiemu. Najważniejszym stronnictwem włościańskim, nie tracąc z oka interesy narodu, jest Piast. Oto dlatego do niego wstąpiłem. To jest deklaracja ideowa Reymonta, którą właśnie państwu przeczytałem, która pokazuje jego miejsce także ideologiczne, czyli związane z nurtem takim bardziej właśnie centrowo-prawicowym, bo tu już państwo widzieli w tym fragmencie, który, znaczy nie widzieli, tylko usłyszeli w tym fragmencie te wartości, które on przedstawiał. Legitymację członkostką honorowego działacza Piasta uroczyście wręczono Reymontowi w Kołaczkowie w czerwcu 25 roku. Z całej Polski przyjeżdżały do Kołaczkowa liczne delegacje, aby oddać hołd pisarzowi. We władzach Piasta zrodziła się myśl, aby zorganizować również ogólnopolskie uroczystości. Na czele komitetu organizacyjnego tych uroczyści stanął Wincenty Witos, a także Leopold Skulski, były premier rządu, a także był minister spraw wewnętrznych. Ten komitet uroczystości wydał specjalną odezwę. No i te uroczystości odbyły się 15 sierpnia 25 roku w Wierzchosławicach, czyli jak wiedzą państwo na pewno rodzinnej wsi Witosa. Na te uroczystości przybyło około 40 tysięcy osób z całego kraju. Było to prawdziwe święto polskiej wsi, radosne i barwne. Jego również, w tych obchodach również uczestniczyli działacze Ruchu Narodowego, Związku Ludowo-Narodowego, bo także Reymont z nimi w jakiś sposób się dalej kolegował. Zresztą Piast też w tym okresie miał dosyć dobre relacje z narodowcami. Te uroczystości Reymonta są niezwykle interesujące z tego także względu, bo nie tylko była cała oprawa i tak dalej, ale nawet były samoloty, bo też leciały aeroplany. To załatwił wówczas pełniący funkcję prezesa zarządu Ligi Obrony Powierzchni Państwa Stanisław Osiecki, który, jak wspominałem, państwo może zapamiętali, również wprowadzał Reymonta do działalności w ruchu ludowym. Proszę państwa, kończąc na tym, tutaj już dyrektor Dmitruk też wspomniał później, że on też był w tym okresie ciężko chory, zbyt długo tym członkiem PSL Piast nie został, no ale jednak, no to jest niesamowite w tym względzie, że pisarz noblista wybiera nurt polityczny, to jest nurt chłopski. W ten sposób jakby oddał tutaj właśnie to, że on się związał z ruchem ludowym. Jest to właśnie bardzo interesujące, no bo nie każdy nurt polityczny ma swojego noblistę. Tym bardziej, że ta historia jest ciekawa i myślę, że warta jeszcze szerszych badań naukowych. Jest w następnym roku okazja, 24 rok, być może także będziemy mieć, Reymont także może będzie, jego twórczość będzie także uhonorowana Oscarem. Zobaczymy. Dziękuję państwu bardzo. Wrócę jeszcze do Reymonta, żeby ubarwić jego postać, albowiem jego życiorys starczyłby do obdarzenia kilku postaci i to z ogromną fantazją.
Bardzo młody chłopak, nie chce się uczyć. Jest to okres, kiedy on ma 6 do 10 do 13 lat. Nie może dojść do porozumienia z bardzo surowym ojcem, dlatego pojawiają się w rodzinie problemy i ojciec, który z jednej strony jest człowiekiem na ówczesne czasy niezwykle oczytanym dzisiejszym słowem, słowa użylibyśmy postępowym, nawet złośliwie przez sąsiadów nazywany literatem tylko dlatego, że kupuje książki, a nie tylko je czyta, nie może zrozumieć tej rodzącej się artystycznej duszy i żeby zapewnić mu przyszłość, umieszcza go u męża swojej córki Jakimowicza w Warszawie dla zdobycia zawodu. Okazuje się, że był to, mówiąc językiem młodzieżowym, strzał w piętę, albowiem Jakimowicz był wielkim miłośnikiem teatru i zapalił tą miłością do teatru Rejmonta, ale ta miłość w Rejmoncie tak wybuchnęła, że sam zostać chciał aktorem. Niestety był człowiekiem niskiego wzrostu, krótkowidzem, słabym, ze słabym głosem, z przeciętną aparycją i gdy uciekł z domu w wieku około 18 lat, żeby przystąpić do trup ogródkowy, jak to wtedy nazywano, dawano mu tylko role podrzędne z tego względu, że po prostu no, nie spełniał się, nie miał talentu aktorskiego. Przeżycia, niezwykle trudne warunki życia w tym okresie właśnie tych i jego, i tych trup aktorskich zaowocowały znakomitymi powieściami. Pierwsza to Komediantki, a drugi tom to Fermenty. Jak w tym okresie dorastania, że biedny Rejmont nie może znaleźć swojego powołania, gdziekolwiek zaczyna, czy na powrót do naukę, czy jakiś zawód, próbował i zawodu handlowca. Nie czuje się spełniony, zmienia, ucieka, wraca na łono rodziny, żeby pomogła, wraca na łono kolei, gdzie raz zaczyna jako ten starszy pracownik kolei, a potem ze względu na to, że wraca po paru latach jako banita, jest najniższej rangi pracownikiem. W tym 1900 roku ten wypadek kolejowy o tyle dla niego jest ważny, że mimo tego, że odważył się uciec kolejny raz z pracy na kolei w 1892 roku z 3 rublami i przyjechać do Warszawy, żeby żyć wyłącznie z pióra, po prostu cierpiał ogromną biedę. Jak sam wspomina, mieszkał jako piąty lokator w czteroosobowym pokoju, a inni piszą, że ze względu na lichość, nazwijmy to w cudzysłowie, ubrania, został nawet wyproszony z jakiejś restauracji. Sam między innymi wspomina, że jak przyjechał w 92 roku do Warszawy, to obiad dopiero jadł prawie za rok w następnym roku, więc jego droga była niezwykle trudna do tego ogromnego artyzmu, do którego doszedł. Pierwsze
nowele, które zostały opublikowane, no, trzeba podkreślić, że z tamtych czasów ludzie wspominają, że z kolei Rejmont miał ogromną łatwość nawiązywania bliskich kontaktów. Stąd jego pierwsze poważne próby, bo zaczynał już to prawie że w wieku dziecięcym, od wierszy, od nowel, od innych form literackich, zostały opublikowane w trzech gazetach. Warszawski Głos, związany właśnie z narodowcami, opublikował w 1992 roku nowelę Śmierć i trochę korespondencji. Z kolei Wigilię Bożego Narodzenia opublikował w Krakowskiej Myśli, a Sukę traktującą o losie chłopskim w Prawdzie Świętochowskiego. I to właśnie z namowy Świętochowskiego poszedł na tą pielgrzymkę, która zakończyła się wspaniałym, niedoścignionym reportażem na temat Gromady Ludzkiej. Wtedy pierwszy raz błysnęło to oko obserwatora Żeromskiego. On potrafił z niezwykłą wyrazistością, ostrością i prawdą odmalowywać świat obserwowany. Był niedoścignionym epikiem i jeżeli potem próbował zbaczać z tego swojego stylu, to niestety nie były to już takie genialne próby utworów, jak gdy tworzył zgodnie ze swoim temperamentem i talentem. Również ciekawostka z tą zmianą nazwiska. Jest tyle teorii, że można by każdą rozwijać w nieskończoność. Jedni uważają, że zmienił nazwisko właśnie zaczynając się podpisywać jako Rejmont, że bał się odpowiedzialności przed administracją carską, bo chciał pisać jako człowiek wolny. Drudzy uważają, że chciał ochronić rodzinę, żeby gdy zakończy się to jakąś niesławą i klęską, te próby literackie, aby nie wiązać z jego rodziną. Inni znowu mówią, że ze względu na złość z ojcem nie chciał pod tym nazwiskiem występować. Ja myślę, że trzeba przyjąć teorię Kazimierza Wyki, wielkiego literoznawcy, który uważał, że zmienił nazwisko dlatego, że w gwarze w ludowej, a on dobrze czuł się z ludem, rejmentować wtedy znaczyło przeklinać. I żeby te skojarzenia nie wiązać z tym nazwiskiem, że zmiana nastąpiła dlatego. W międzyczasie, w tym jego trudnym okresie szarpania się i szukania swojej drogi, nomen omen w Częstochowie poznał niejakiego Puszowa, który wtedy modny był spirytualizm i który jakby odczytał w nim dobre medium. Z nim pojechał na pierwszą podróż zagraniczną do Niemiec. Tam poznał między innymi Szolca, nie wiem czy dobrze nazwisko wymieniam, przyszłego, najlepszego chyba tłumacza jego dzieł, w szczególności Chłopów. Oczywiście ta przygoda zakończyła się, prawdopodobnie wybrał ją, żeby występować na scenie, bo do końca życia zachował miłość do teatru, jednakże nie okazał się jakimś szczególnym medium i kolejny raz wrócił do domu z poczuciem klęski. W tym okresie również nawet zaczął nowicjat w Częstochowie u Paulinów, ale również ta droga okazała się nie do niego i wrócił
znowu do rodziny nawet nie kończąc nowicjatu. Wypadek na kolei o tyle jest jakby trochę pikantny, że wtedy doktor Roch, Jan Roch Raum sfałszował czy dobarwił dokumentację wypadku. Raymond złamał 2 żebra, ten natomiast wpisał 12 złamanych żeber oraz inne kontuzje, które mogą implikować, że nie będzie zdolny do pracy umysłowej i stąd pojawiła się znaczna kwota 38 500 rubli, które wreszcie jakby ustabilizowało życiowo Raymonda, także mógł pomóc swojej ukochanej Aurelii unieważnić ślub, bo to też zawsze kosztowało, i w 1902 roku w lipcu zawarli ślub. Cały czas, jak skomplikowana była sytuacja nawet tak ogromnych patriotów jak Raymond, świadczy początek I wojny światowej, kiedy 14 sierpnia 1914 roku naczelny dowódca wojsk rosyjskich, książę Mikołaj Mikołajewicz Romanow, wydaje deklarację, która politycznie niewiele daje, czyni tylko jakieś tam obietnice dla Polaków. I wtedy duża część inteligencji zdecydowała się na akt dziękczynny do cara i dowódcy wojsk i między innymi zdecydował się podpisać, mimo że miał już wcześniej na pieńku, że tak w cudzysłowie nazwę, z Rosjanami podpisać tą deklarację i Raymond. W czasie wojny Raymond cały czas próbował pomagać, uczestniczył w różnych komitetach, sam mimo tego, że wydawało się, że już był zabezpieczony materialnie, sam ogromnie cierpiał. Trzeba wrócić jeszcze do tego, że ważnym wydarzeniem w życiu Raymonda stała się rewolucja 1905 roku. On z żoną wtedy był w Warszawie, przeżył tą rewolucję bardzo głęboko i on już wtedy zauważył, że rewolucja jest wielkim zagrożeniem i niebezpieczeństwem dla moralności, dla norm, dla społeczeństwa. Od tego czasu właśnie próbował być, jak sam nazwał, sumieniem głoszącym postawy narodowe, postawy spokojnego dochodzenia i spokojnych przemian. Zaprezentował to w utworach z lat 905-907, Ave Patria, z konstytucyjnych dni, notatki zapiłem, czekam. Żeby nie przenudzać, jeszcze chciałem a nic z jego wielkości i złożoności nie zostawić. Gdzieś sobie zaglądam. Ostatnim jego... Żył bardzo krótko, jak na dzisiejsze czasy, bo 58 lat. Ostatnim jego dziełem, i to opartym o dokumenty,
Był rok 1794. Składał się on z trzech tomów i Rejmont żywił nadzieję, że daje największe dzieło życia. Jednak zemścił się na nim brak systematycznego akademickiego wykształcenia, bo nie poradził sobie z całą tą dokumentacją i w tej trylogii znakomite są epizody, natomiast nie dorównuje ona nigdy epickim chłopom czy Ziemi Obiecanej. Podkreślić należy, że ciężkie życie pozostawiło ślady na zdrowiu. Chorował na serce i właściwie do Ameryki, dla tej nowej, obudzonej ojczyzny, pojechał już jako ciężko chory człowiek. Również ze względu na zdrowie nie mógł pojechać odebrać Nagrody Nobla. Wprawdzie złośliwi dodają, że pomógł tej chorobie znakomicie jego alkoholizm. Inni, którzy, że tak powiem, grzebią bardzo głęboko, mówią nawet o tym, że próbował, będąc w Londynie, opium, bo wynika to jakby z naturalistycznego opisu, co dzieje się z człowiekiem, gdy zażywa tego rodzaju substancje. Cały czas trzeba mieć na uwadze to, że był to czas, kiedy wykuwało się coś nowego. Nie tylko nowe państwa po I wojnie światowej, ale pod koniec XIX wieku nastąpił ogromny ferment, podobny zresztą do dzisiejszych czasów w Europie. Kwestie filozoficzne, ideologiczne, zapatrywania na życie, wszystko to było jakby na nowo przerabiane, wytyczane i Rejmont jako człowiek ogromnie ciekawy życia we wszystkim właściwie uczestniczył. Wracając do naszego towarzystwa, ja myślę, że ideą założenia tego towarzystwa było między innymi, jak żeśmy się zastanawiali, zawsze niedoceniania przez resztę społeczeństwa w kulturze polskiej wsi. Tymczasem mieliśmy właśnie to, co przedmówcy powiedzieli, znakomitego jakby reprezentanta, człowieka, noblistę, który widział ogromne wartości właśnie w kulturze pracy, w przywiązaniu do nie tylko do ziemi, ale do całej obyczajowości związanej z moralnością, bo dla Rejmonta cały czas te trudne doświadczenia wiązały się z tym, że on nie tolerował upadku moralnego człowieka, że jego pisanie to było też między innymi po to, żeby człowiek był moralny. On potem pod koniec życia stał się nie tylko ludowcem, ale dość mocno religijnym człowiekiem. Z tego względu jakby wydaje się, że za mało w kulturze polskiej docenia się tego wielkiego człowieka. Dzisiaj ze względu na stworzenie tego nowego obrazu przez Walheima, przez wyświetlanego w Gdyni chłopów, wraca ta postać, ale jest ona
warta tego, żeby częściej do niej wracać. Wielu krytyków literackich mówi, że odcisnął tak ogromne piętno na literaturze światowej, stając się jednym z niedoścignionych klasyków epickości, że wielkość polega na tym, że wraca się do jego książek nie żeby czytać pierwszy raz, tylko żeby czytać jego wielkie dzieła kolejny raz. I to jest ogromna prawda, bo do poduszki często sobie czytam Chłopu. To było. Będziemy się starać godnie uczcić 25 rok. Z tego względu przygotowujemy się do tego, będziemy zachęcać do pomocy, ogłosimy to w internecie. Dziękuję bardzo. Mecenas prezes Stanisław jest rozmiłowany w ogóle najnowszych dziejach Polski. Czasem jak dyskutujemy, to wykazuje niezwykłą, powiedzmy sobie, wiedzę i umiejętność, powiedzmy sobie, analizy pewnych zjawisk i procesów. Najwcześniej prawdopodobnie to 5 grudnia spotkamy się przy grobie Władysława Stanisława Remonta na Pomorskiem, gdzie najczęściej przyjeżdża młodzież z Lipiec Remontowskich, ale spróbujemy też inne szkoły zaprosić ich jest wiele. A może zrobić i to chyba w następnym roku jakiś zlot tych szkół. One się kontaktują między sobą, ale dobrze by było, żeby ta młodzież też poznała się i w ten sposób jakby poszerzyły kontakty i towarzystwo jakby też mocno, powiedzmy sobie, w te uroczystości by weszło, bo tutaj ma też znakomitych dziennikarzy, filmowców i pomogłoby nam to zorganizować. Proszę Państwa, moja miłość do wsi, no i w konsekwencji do Rejmonta, wzięła się stąd, że miałam dziadków na wsi. Ta wieś to wieś Brzezie, Poczta Szczerców, koło Bełchatowa, 15 kilometrów. Jeździłam do dziadków na każde wakacje i właściwie chyba całe moje życie jednak odwołuje się do tamtej epoki. Właściwie wiele moich epizodów z późniejszego życia ma związek właśnie ze wsią, z pobytami u moich dziadków. Kiedy byłam w szkole podstawowej, a mieszkałam w Łodzi w ogóle, jestem z urodzenia łodzianką. Właśnie ta wieś to jest 60 kilometrów od Łodzi. Kiedy nauczyciel uczący polskiego prosił, aby nauczyć się inwokacji z Pana Tadeusza, to ja zgłosiłam się pierwsza. Może mniej rozumiałam Pana Tadeusza, ale kiedy są tam strofy do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłatanych pszenicą, posrebrzanych żytem, to ja widziałam wieś moich dziadków, niekoniecznie to, co widział Mickiewicz. Ale kiedy byłam już studentką polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim, na seminarium magisterskie wybrałam u profesora Zdzisława Skwarczyńskiego. Profesor pytał już na czwartym roku, bo studia trwały 5 lat, z jakiej tematyki chciałabym pisać pracę magisterską. Ja oczywiście odpowiedziałam z tematyki chłopskiej. Jednocześnie wtedy ja studiowałam dwa fakultety. Filologię polską i od trzeciego roku filologii polskiej zaczęłam studiować drugi fakultet, filologii rosyjską. Bardzo mi się podobała literatura rosyjska, dlatego te dwa fakultety. I teraz jestem na czwartym roku polonistyki. Profesor pyta mnie,
właśnie z jakiej tematyki chcesz pisać, no chyba pani nawet wtedy mówił do nas, chce pani pisać pracę magisterską, ja odpowiadam, że z tematyki chłopskiej, ale nieopatrznie powiedziałam profesorowi, że ja także studiuję rusycystykę i no i profesor wtedy powiedział, że właśnie na taką studentkę czekam już kilka lat, żeby znała te dwa języki. Powiedział bowiem, że w guberni, wtedy kiedy żył Rejmont, w guberni pskowskiej żył pisarz Wiktor Wasiliewicz Mujżel, który napisał powieść pod tytułem Got. A nasz Rejmont, no chłopi, ale to są też cztery pory roku. I mówi, może pani spróbowałaby porównać te dwie powieści. No najpierw to się zaczęło w ogóle od tego, że zeszłam do Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi i szukam w katalogu, bo wtedy w katalogach się szukało, tej powieści Got Wiktora, Got, no to znaczy rok, Wiktora Wasiliewicza Mujżela. Oczywiście nie było. No więc profesor dał mi zaświadczenie i wypożyczalnia międzybiblioteczna mogła puścić rewers obiegowy po całej Polsce i każda poważniejsza biblioteka stemplowała, czy jest, czy nie ma tej książki. Ale to było za długo. Ja poprosiłam o adresy wszystkich poważnych bibliotek w Polsce i sama napisałam 40 tych zapytań, które zaczęły napływać i wszystkie były negatywne, nie ma tej powieści. A właśnie zostałam ukarana, bo no wtedy może nie śmiałam napisać do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale miałam tam znajomego asystenta, no i odważyłam się w końcu jego zapytać. On mówi, właśnie tam, właśnie u nas jest ta powieść. No i teraz Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi wypożyczyła dla mnie tego Wiktora Wasiliewicza Mujżela, to jest po rosyjsku oczywiście, powieść Got. Ja miałam chłopów Rejmonta porównać z powieścią Got. Ale no, oczywiście powieść była mi udostępniana tylko na miejscu, w czytelni, była przechowywana w szafie na 3 miesiące. A przecież przez 3 miesiące ja nie napiszę pracy. No i nie wiedziałam, co zrobić, żeby poszłam do znajomego księdza, który uczył mnie jeszcze w liceum religii. Byłam z nim zaprzyjaźniona. On był księdzem przy katedrze łódzkiej. Nie wiem, dlaczego poszłam akurat do niego. On mówi, słuchaj, mój przyjaciel mieszka obok katedry i jest profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I ten ksiądz, profesor, przywiózł mi zaświadczenie do dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, że mogę trzymać, że dla mnie może być trzymana ta powieść tak długo, jak mi będzie potrzebna, aczkolwiek zawsze tylko w czytelni mi ją udostępniano. No więc już miałam jedną, nie miałam już stresu, że mi zabiorą powieść. No i zaczęłaś, to była praca komparatystyczna. Chyba może za trudna trochę, jak dla osoby, która kończy studia, takie dwie powieści. No więc korzystałam, jeżeli chodzi o Rejmonta, wybrałam wydawnictwo Gebertnera i Wolfa. No a jeżeli chodzi o Mujżela, to już nie pamiętam, kto to wydał. W każdym razie no, powieść pisana po rosyjsku, ja sobie porównywałam je. No i to było i pracochłonne, i długie, ale zastanawiałam się, czy o Mujżelu ktokolwiek coś napisał. No i wyobraźcie sobie, że napisałam do Moskwy, no bo znałam rosyjski, do Moskwy, na Uniwersytet na Łomonosowskim Wzgórzu jest, tam napisałam zapytanie. I oni odpisali mi, że no nie ma opracowań, ale cokolwiek mi, jeszcze wtedy kser nie było, ale coś mi przysłali. Ja im oczywiście podziękowałam, jeszcze napisałam, no byłam studentką wtedy, napisałam, ja wam bardzo dziękuję, ja uczeń wam błagadarna, ale może za to, że mi przysłaliście, ja wam jakiś suwenir przyślę. Oni mówią, nie, my dla was eta zdjęła i bezpłatna. No ale w ogóle nie było. Ja to wszystko oczywiście podłączyłam do pracy magisterskiej. Te wszystkie, całą korespondencję. Moi drodzy, już wszyscy moi
studenci od profesora Skwarczyńskiego oddali pracę, tylko ja do końca jednak męczyłam się. W ostatnim dniu do dziekanatu był ostatni dzień wyznaczony, kiedy mogłam tą pracę oddać, porównanie jednej powieści z drugą. No i byłam bardzo przejęta i niepewna, jak profesor oceni, bo jednak moi koledzy dawali w odcinkach profesorowi pracę do czytania, a ja oddawałam już gotową, napisaną pracę. No i profesor powiedział, żebym w czwartek do dziekanatu przyszła, mówi, ja się zorientuję. No z bijącym sercem oczywiście przyszłam, a profesor tak palił cygara i pudełkiem od zapałek zaznaczył, do którego momentu przeczytał tą moją pracę i powiedział, proszę pani, ja tą pracę opublikuję. No i to było wielkie moje szczęście i została opublikowana, tylko w zeszytach naukowych w formie streszczenia. Powiedział tylko profesor, proszę pani, gdyby pani rozpoczynała pracę doktorską, to już ma pani pierwszą publikację. Jeszcze prosił, żebym nie zmieniała swojego panińskiego, nie wyrzucała swojego panińskiego nazwiska. Liczył, że będę robiła jakąś karierę naukową. Mówi, niech pani zostawi, bo potem nie będę wiedział, że to jest pani. Dlatego ja mam dwuczłonowe nazwisko. Z domu jestem Dłubak, od Dłubania właśnie, a z męża Bełdycka. Dlatego zostawiłam to swoje panińskie nazwisko. Nie było, może z przyczyn ambicjonalnych trochę, jak dziewczyna wychodzi za mąż, chce podkreślić swoją ważność i czasem zostawia nazwisko, ale tutaj bardziej pamiętałam słowa profesora Skwarczyńskiego. Także to była, no z Rejmontem, jako łodzianka, jestem też związana. Na ulicy Wschodniej w Łodzi jest tablica mówiąca o tym, że Rejmont tam mieszkał, kiedy pisał, kiedy zbierał materiały do Ziemi Obiecanej. Poza tym mam oczywiście przy sobie Władysława Stanisława Pielgrzymka do Jasnej Góry. Proszę państwa, 25 razy doszłam pieszo na Jasną Górę i Rejmont szedł tą samą trasą, którą idzie ta paulińska pielgrzymka, która wyruszyła pierwszy raz w 1711 roku. To jest ta sama trasa. Teraz troszkę zmieniono, bo została wybudowana autostrada, więc pielgrzymka nie może iść autostradą i puszczono nas przez lasy, przez sady. Jeszcze więcej kilometrów musimy nadrobić. No więc Rejmont jest mi też bliskim, jako ten, który szedł z pielgrzymką. Ja, można powiedzieć, w jego ślady. Chociaż zawsze, każdego roku była jakaś intencja, w której szłam. Proszę państwa, ale jest mi też bardzo bliski Rejmont, po prostu dlatego, że był dobrym człowiekiem. Kiedy Bogdan Adam Grzymała-Siedlecki pisał książkę Niezwykli ludzie w dniu swoim powszednim. Jeden rozdział jest poświęcony Rejmontowi. I wtedy Adam Grzymała-Siedlecki pojechał do, no właśnie do Lipiec, do Krosnowy, tam gdzie Rejmont jako dróżnik pracował. Odnalazł wtedy, Grzymała-Siedlecki odnalazł pana, który był przełożonym Rejmonta. I mówi, niech pan mi opowie, jakim był ten pana pracownik Rejmont. A on mówi, a żyje jak on? Mówi, proszę pana, pan nawet nie wie, on już umarł, ale na jego pogrzebie byli biskupi. No i ten prosty człowiek, ten przełożony Rejmonta wysłuchał, mówi, wie pan, do nas tu nie docierają takie wiadomości, ale powiem panu jedno, ja nawet nie znam się na nagrodach Nobla, na tych biskupach, ale wiem jedno, był dobrym człowiekiem. Tak jest, tak powiedział Adam Grzymała-Siedlecki, piszący o Rejmoncie, po rozmowie z człowiekiem, który dokładnie znał właśnie Rejmonta.
Także no, to są wspomnienia mojej młodości, także Rejmont. Ja teraz jeszcze ciągle pracuję jako przewodnik. Pracuję właśnie w Muzeum Niepodległości, oprowadzam grupy, ale szlak Rejmonta po Warszawie to już bardzo dawno opracowałam. Znam każdy adres, prowadziłam grupy. No, wszystkie szczegóły opowiadam. No, na przykład, kiedy mijam katedrę, wprowadzam też do katedry. Bo Rejmont, kiedy prowadził to biedne życie, nie miał nawet gdzie pisać, to on chodził do katedry, siadał, brał coś do pisania i wiele godzin spędzał. Panie, które przychodziły modlić się, pokazywały sobie ręką, patrz, jaki pobożny chłopak, tyle godzin spędza właśnie w kościele. A on po prostu siedział i z niedostatku, no, z tego, że pokój, który z kolegami wynajmował, był zimny, nieogrzewany, nawet nie mieli na opał, więc było bardzo zimno, a w katedrze było trochę cieplej. Także pan wspomniał, że był człowiekiem właśnie w końcu, no właśnie etyka, jego religijność. Ja też jestem wierząca, stąd te moje pielgrzymki. Teraz już po 25 razach, jak doszłam, teraz już tylko odprowadzam pielgrzymki właśnie do Raszyna, tam gdzie jest pierwszy postój. W tym roku troszkę bliżej odprowadziłam. Także jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj dzisiaj być i kiedy przeczytałam właśnie zaproszenie w Muzeum Niepodległości, akurat mam dzisiaj wolny dzień, z największą przyjemnością, jak na skrzydłach, przyjechałam do mojego Rejmonta. Proszę Państwa, te kolejne jakby lata, rocznice, które obchodziliśmy, przynosiły nam różnego rodzaju właśnie informacje, które jakby w tej przestrzeni medialnej wcześniej nie funkcjonowały. W latach 70. Żył jeszcze ostatni syn Boryny i to chyba też jak Bukowski robił po prostu film, to gdzieś tam, to oczywiście nie zostało opublikowane, ale zostało zarejestrowane, bo jak Rejmont bardzo biednie po prostu żył, to żona zawiadowcy stacji go dożywiała, bo bała się, że jeszcze umrze w ogóle z głodu. On był bardzo, bardzo jakby sympatyczny, więc te jakieś literaturę jej dostarczał. No ale już, jak już był tak w bardzo ciężkiej sytuacji, to pożyczył od Boryny 100 rubli. 100 rubli. No i oczywiście później, jak ta przeniósł się do Warszawy, zapomniał. Także później ci synowie już po śmierci gdzieś tam, powiedzmy sobie, mówili, no Rejmont tak tyle miał pieniędzy, pożyczył od naszego ojca i nie dostał. Ale to nie dlatego, że po prostu nie chciał, tylko widocznie zapomniał się, te 100 rubli to były jego takim właśnie honorowym długiem. Na Lipce Rejmontowskie bodajże w niedzielę będę obchodzić, to jest stowarzyszenie 25-lecie, tam będą dosyć duże uroczystości. My trochę wyprzedziliśmy ich z naszym dzisiejszą konferencją, wystawą i naszymi planami, które rysujemy na przyszłość.